Podczas tegorocznego jarmarku na Świętego Michała w Daleszycach odbyło się uroczyste wręczenie nagród burmistrza miasta i gminy Daleszyce Złote Wagi. Nagrody te przyznawane są osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji Daleszyc i całej gminy w różnych dziedzinach. Od przedsiębiorczości przez twórczość artystyczną po kulturę fizyczną. Dziś za zasługi dla miasta i gminy Daleszyce otrzyma kolejną wyjątkową nagrodę. Tytuł Człowieka Roku w kategorii senior wędruje do wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Daleszycach, pani Teresy Rzepeckiej. Nagrody zostały wręczone w czterech kategoriach. I tak, w kategorii Człowiek Roku Złota Waga powędrowała do Teresy Rzepeckiej. W kategorii Człowiek Roku Junior nagrodę wręczono dla Roberta Kostura. W kategorii Przedsiębiorca Roku Złotą Wagę przyznano dla Tomasza Kłusowicza, właściciela firmy Prestige HD, a w kategorii Wydarzenie Roku dla dożynek parafialnych w Mójczy. Podzielamy radość władz samorządowych miasta i gminy Daleszyce. Drodzy, z całą pewnością jesteście dumni, że kontynuujecie te tradycje i z roku na rok możecie pośród tysięcy mieszkańców gminy wybrać tych, którzy zasługują na te szczególne wyróżnienia. Bo i okazja też jest szczególna, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ponadto przyznano także 3 wyróżnienia w kategorii Człowiek Wielkiej Wagi. Trafiły one do Gabrieli Kaczmarczyk, Kacpra Kwiatka i Marka Ogrodowskiego. Zawsze mówię, że to jest crème de la crème gminy Daleszyce. To są ludzie, którzy dbają o to, żeby nasza gmina była bardzo sławna. Mam nadzieję, że jeszcze przysporzycie nam tych nagród, tych emocji. Przypadł mi zaszczyt podziękowania w imieniu nagrodzonych panu burmistrzowi. Wiadomo, że wyróżnienia i nagrody zobowiązują, to mówię szczególnie w tej, o tej młodszej części społeczeństwa, bo wiadomo, że nagrodzonych, bo wiadomo, że przed nimi jeszcze dużo, dużo i zwycięstw, i przygód. Natomiast też chcę z tego miejsca zrobić ukłon w kierunku społeczności Daleszyc. Szanowni Państwo, bez Was nie byłoby nas, nie było tych nagród, bo jesteście wspaniałym społeczeństwem. Jak to zawsze powtarzam, tu można i znaleźć, i zgubić. I nie ma to jak Daleszyce. Dziękuję jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Tegoroczna edycja Złotych Wag po raz kolejny pokazała, jak wielu wyjątkowych ludzi działa na rzecz promocji rozwoju miasta i gminy Daleszyce. Ich zaangażowanie i praca stanowią fundament lokalnej społeczności, a nagrody są symbolicznym podziękowaniem za ich trud i wkład w życie gminy. Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę na wspólną zabawę, daj namówić się. To najlepszy sposób, jeśli chcesz zapomnieć o swoich kłopotach i zmartwienia też.